Siemaneczko, drodzy ludzka, z tej strony wasz strateg, a to jest recenzja, ocena nowego tytułu, jakiego dostałem do przetestowania, zaprezentowania, czyli Sigma Theory Global Cold War. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, wybaczcie za mój angielski, tu, teraz, wybaczcie. No i w przyszłości też wybaczcie, nie? Oczywiście nie jestem alfą i omegą, co nie? No właśnie. Jest to gra firmy, studia, twórcą jest Goblin Studio, tak to powiedzmy. Ja dostałem dostęp do tej gry 28 marca. Zagrałem sobie 40 minut, żeby zobaczyć, o co chodzi, i bardzo fajna gierka. Gra będzie miała premierę 18 kwietnia i zachęcam wszystkie osoby, które lubią coś w stylu XCOM-a, lubią się bawić w symulacje, mieszać troszeczkę w polityce i lubią film James Bond. Bo praktycznie ta gra na tym się opiera, że tworzymy firmę, która będzie, powiedzmy, wysyłać takich super agentów jak James Bond, będziemy wykonywać różne super zadania, tylko że to inaczej to wygląda, tak? A jak, to już za chwilę zobaczycie, tylko chciałem powiedzieć, że wciągająca gierka, jest to gra studia właśnie Goblin Studio, twórcą jest Goblin Studio, tak jak wcześniej mówiłem, i 18 kwietnia będzie premiera. Ja już troszeczkę wcześniej mam dostęp, żałuję, że wcześniej nie nagrywałem tego, ale dobra, mniejsza o większość, nie miałem po prostu czasu. I to jest tylko recenzja, ocena, zachęta i ostrzegam, od razu wyprzedzam komentarze, jakby ktoś pisał, że, czy się sprzedałem, że się sprzedałem, na pewno. Nie, ja po prostu dostałem gierkę, nie bójmy się do tego powiedzieć, dostałem gierkę za to, że wam ją przedstawię. Więc co, zaczynajmy nową przygodę. Tworzymy nowe konto. Rozpoczęcie nowej gry spowoduje usunięcie starego save'u, czyli mamy tylko jeden save do nadpisywania. Fajne, bo nie można robić... No... dane osobowe, no, mężczyzna, John Doe, nie. Jak widzicie, mamy dużo państw do wyboru, tylko niestety nie Polska, czyli Polska jest mało ważna. Wybiorę Stany standardowo. Bo to jest tylko odcinek taki prezentujący, ocena, recenzja, więc wiecie. Oj. A nazwisko to będzie klan, z jakiego pochodzę, czyli taka reklama, nie? Dobra, jedziemy. Mężczyzna. Stanów drugich nie mogę wybrać. Strateg. Spoko. Pochodzenia. Takiego będziesz. No, mamy też inne postacie. Japończyków mamy. Pokażę może wam, jak te wszystkie postacie wyglądają. Patrzcie, siup, siup, siup. Strzały ma, nie? Turków mamy. Taki typowy Turek, nie? No. Niemca mamy. Niemców mamy. Tu jest ich parę. Brytyjczyków. Dokładnie. Francuza mamy. Dariusz Dileste. On normalnie wygląda jak ten. Jak ten aktor się nazywał. Nie przypomnę sobie. Ale coś tam. Film na przykład o gościu zabójcy, który uczy tam dziewczynkę małą zabijać. Wiecie o co, wiecie o jaki tu filmu chodzi, nie? Francuski, nie? Francuski aktor. No. Gandhi, normalnie Gandhi, nie? Chińczyków mamy. Tam byli Indyjczycy. Z Indii, nie? Mamy Chińczyków. Chinkę. To jest chyba jedyna Chinka. Nie, w Japonii też chyba była Chinka, nie? Nie. Nie, to jest jedyna Chinka, patrzcie, ło! Jedyna postać żeńska w tej grze. No i Chin... i Rosjan mamy, ja sobie wezmę tego. Sergeja Władimowicza Litwinko. Wow,
Sergej, czy jak on się tam zwie. Dobra, no to jak? To są wszystkie moje dane osobowe. To jedziemy. Stworzyliśmy sobie nowe konto. Witaj, dyrektorze Font. Jestem Susan Harris i rozkazano mi zrekrutować. Wybaczcie mi za tłumaczenie, ale ja chyba pominę to wszystkie tłumaczenie, bo może źle tłumaczę, ale wiem, o co chodzi. O, tutaj macie o tym właśnie, co mówiłem. Czyli tworzymy super organizację. Jeśli ktoś chce to przeczytać, to niech sobie zatrzyma filmik i czyta. Nasza cywilizacja powinna zostać zmieniona, zorganizowana. Amerykańscy liderzy oczekują monopolizacji Sigmy technologii. Kraj powinien kontrolować... Świat powinien być kontrolowany przez Sigmę. Okej, twoja misja to jest odkryć technologię Sigmy z najlepszymi naukowcami, jakimi są na tym świecie, tak? Żeby zdobyć tych całych... Inaczej, do tego później. I teraz wybieramy sobie skład drużyny. Tylko, żeby na przykład wybrać... Inaczej, co z tego, że wybierzemy jakąś daną postać, jak... Musimy ją jeszcze do siebie przekonać. Spoiler. Tutaj oczywiście te postacie też mają cechy. Więc... To wpływa też na ich zachowanie, jeśli coś im rozkażemy oczywiście, więc wiecie. Dobra, ciebie rekrutujemy i teraz gadka się zacznie, co nie? Nie? Po prostu tak? Tak? Ciebie. A nie, dobra, te osoby, które mają wykrzyknik, będą miały jakieś aluzje. Dlaczego miałbym ryzykować własną skórę? No, dla nas, nie? Zapłacę ci wiele pieniędzy? Zgodził się. On akurat jest taki średni, bo ma 6 inteligencji, 6 siły. Jest wyważony. Super. Tigera weźmiemy. 5 inteligencji, 6 siły. Ale umie przetrwać i umie posługiwać się nożem. Super. Daj mi choć jeden racjonalny powód, dlaczego miałbym z tobą... Dlaczego powinienem pracować z tobą, tak? Dokładnie... Tylko ostatnio wiem, co to oznacza, więc... Potrzebuję ciebie do stworzenia pokoju, coś takiego, nie? Zaprzestania konfliktów na świecie. Ale weźmiemy, że wiem... jakie tam przygody lubisz, nie? Twoja największa przygoda w życiu to będzie. Bankera? Dlaczego powinienem z tobą pracować? Nie, tak mu nie powiemy. Tak religijnie zagramy. Potrzebujemy do walki każdego, kto sądzi, że Sigma może być potężniejsza niż Bóg. Coś na takiej zasadzie. Fajny gościu, 6-4 i nie chciałbym go stracić, nie? Oczywiście, tak jak widzicie, przy każdej postaci wywerbowanej jest dany opis, więc... Weźmy to.
Aha, super. Nie dołączy, fajnie. Gandiego bierzemy? Nie. Nie bierzemy Gandiego. Afrodytę może. Koreankę. Okej. Okay. Fajnie. W ogóle design tych postaci jest fajny. No i dołączyła w ogóle bez żadnego gadania. Dobra, procedura. Więc w swojej tajnej organizacji mamy Francuzkę, Chińczyka, Brytyjczyka, Koreankę. No normalnie skład idealny. Ona jest też szefową, jak widzicie, bo jako pierwsza została wybrana, więc jest dowódcą tej całej ekipy. Dobra. Potwierdzamy nasz skład. I tak oto wygląda nasza mapa globalna. I teraz możemy, tutaj mamy drona do walki, drona do zwiadu. Podczas misji możemy ich wykorzystywać. I o co chodzi z tym czerwonym i niebieskim? Tutaj na przykład na tych kółkach. Na niebiesko to tak jak widzicie to jest poziom zaufania danego państwa do nas. Na czerwono to jest alarm, czyli jeśli coś źle zrobimy, to już podniosą tam alarm i będą... bardziej ostrożni, a relacje nam się pogorszą. Czekaj, czekaj, który to z was był... A nie, tego Niemca nie zwerbowaliśmy. Dobra, mamy... Czekaj, 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 ty jesteś francuską, jeśli dobrze pamiętam, nie? Francuska, jedziesz mi tu, do Francji. Proste, logiczne. Ty jesteś Chińczykiem. Dobra. Infiltracja. Trzy tury to mu dłużej zajmie, ale będzie miał broń przynajmniej, jeśli dobrze zrozumiałem. Tak. Nie, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, ty jesteś Chińczykiem, nie? Tak, tak, tak. Oj, spudłowałem. Nie będzie miał wtedy broni. I będzie mu... Będzie ryzyko, że zostanie aresztowany. To jest mini na rękę. Brytyjczyka wysyłamy tu i też infiltruj. I ciebie do Korei wysyłamy. Też spokojna podróż. Dobra, i teraz siedzimy tylko. Siedzimy. Oczywiście... O, super. Francuska wylądowała. Tutaj mamy statystyki, progres w programie, tak? I teraz naciskamy na jakąś postać i możemy rozkazać jej, żeby na przykład dowiedziała się coś o danej osobie. Naszym głównym zadaniem, tak jak przeczytajcie, jest znalezienie super naukowców, którzy pomogą w rozwinięciu firmy, co nie? No właśnie. A, dobra, no, 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 tak. Dowiedz się więcej jeszcze. Ta gra wymaga czasu. To nie jest gra dla osób, które chcą mieć wszystko hop, siup na teraz. O, super. Co mamy? Jest ignorantem, formalistą i... Tax evasion. Nie rozumiem za bardzo o co tu chodzi, ale dobra. To jest ważne, żeby zbadać Sergej Fod. Static, I heard about you were seen as head of the Sigma Division. Please accept my congratulations. Thank you, Sergej. Nie wiem jak się wymaga. To gadka szmatka. Okej. Tylko takie dziwne, twoje romantyczne relacje zostały polepszone, dziwne, ale dobra, mniejsza większość. Ty już jesteś w kraju, dobra, to zrób mi, dowiedz się co nieco o tym premierze, prezydencie, premierze, nie wiem. Dyplomata, dobra, też się dowiedz. Wiem, nie powinienem ich wysyłać w ogóle tam, skąd pochodzą, bo mają problem z dostaniem się do tego kraju, bo są poszukiwani, ale jednak wiecie, to jest ich teren, to lepiej wysyłać ich tam, nie? Odkryliśmy, że Jeong Kyung Won z
z Korei jest ignorantem, w Brytanii jest krawenem i też ignorantem. W Chinach Quan Chian Min jest narcyzem. Okej, okay, spoko. Teraz zbadajmy tutaj lokalną technologię. Chcę się więcej dowiedzieć. Albo nie, nie, dobra, lokalne. Lokalne, lokalne. Proszę. Hop. I hop, dobra. I teraz musimy tylko przeczekać, który. Pograłem sobie 40 minut, zdobyłem 4 achievementy. O. Kryminalna przeszłość. O, któryś tam miał, ale nie zwróciłem uwagi, który. Czekajcie, na czym ja skończyłem? Dobra. A, dwa cele. Zdrowie i robotyka. Okej, okay, takie jest, jakby powiedzieć, to ich przodowanie. No, znaleziono technologię, no to naukę zdrowia i robotyki. W Korei, w Wielkiej Brytanii podniesiono poziom, nie wiem, bezpieczeństwa do 60%. Francja przoduje w naukach neuroscentycznych i w astrologii, a Niemcy proszą nas o pomoc w ten w to jest Afganistan. Z Afganistanem musimy wysłać teraz drony bojowe. Super. Gdzie tu się pogorszyło? Tu się pogorszyło. Hesz? Z drugiej strony? Nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. O, super. Dzięki temu, że udało nam się zbadać tutaj teren, to możemy teraz wybadać jakichś naukowców, coś takiego. Dowiedz się więcej o tej postaci. Dowiedz się więcej. O, super. Ale nie, co, nie, nie, nie chcę. Ja tą postacią nie jestem zainteresowany. Odpuść. Odpuść. Lokalne. Lokalną technologię masz mi zbadać. Ty tak samo. Lokalną technologię. Zakończ turę. A, był raport, ale dobra. To oczywiście też mamy ranking państw, które są. Które również się zajmują tym, co my, więc. W Korei podwyższono do 70%, w Brytanii do 70%. Ups, źle to wygląda, źle to wygląda. Chan Ho, oko smoka. No, wiem, że reprezentujesz oko smoka, widzę, nie? Mamy misję dla ciebie. Musimy eliminować wrogów, triady w... Musimy wyprzedzić atak w Chinach. A... surveillance drone. Czyli to jest to do Chin? Dobra, proszę bardzo. Po prostu chcecie się dowiedzieć, gdzie ci wrogowie są, okej. I praktycznie na tym cała gra polega, że zarządzacie wszystko z góry. Jeszcze chcę wam pokazać... O. What? Jak mogę... A, bo to jest on. Dobra, on wygląda jak kobieta, ale okej, dobra. Neurofizykiem jest, czyli teraz możemy wybrać opcję. Albo go porwiemy. Albo go sobie rozkochamy, albo go przekupimy. Albo go obserwujemy. Dobra, będziemy go obserwować, żeby dowiedzieć się o nim troszeczkę więcej. No, kolejne postacie. Do zidentyfikowania. Nie, to nie jest chyba ranking, to jest chyba ranking państw, które mają jakąś tam dobrą technologię, czy coś takiego. Tutaj nasz status się powiększa, super. Profesor Baltimore. Rozumiem. Susan Harris,
Harris, nie wiem jak to się wymaga, wybaczcie. Kaleczę język, nie normalnie. Potrzebuję twojej pomocy, Stradling. Czy mu wyślemy dokumenty w sprawie energii strategicznej? Strategii energii? Wyślę tam najlepszego mojego agenta. No, 8-8-8 będzie za 4 dni, czyli mamy pierwszą misję. Mam nadzieję, że tą misję uda mi się wam pokazać, nie? No trudno, odcinek będzie przynajmniej trochę dłuższy, ale misję jakąś tam zobaczycie, co nie? W ogóle muzyczka też jest fajna, fajny podkład muzyczny, to trzeba przyznać. Super, tutaj nasze badania podwyższają się w sprawie zdrowia i robotyki. Okej, super. Okej, spoko. Fajnie, okej. Dobra, porwiemy go. Jesteś silna, więc... Nie ma żadnego problemu. Nie udało się. No nie udało się, udało, dobra. I teraz mamy właśnie porwanie. Musimy uciec z porwanym. Tylko... I właśnie... jakbyśmy podesłali, nie wiem, na przykład drony szpiegowskie albo drony atakujące... do miejsca, gdzie wykonywaliśmy jakąś tajną misję, to byśmy mogli je wykorzystać, a że nie mamy, no to trudno. No to i teraz zaczyna się podejmowanie decyzji. Znalazła patrol, no i co z tego? Dobra, zatrzymaj się i o nich. Cel 100 metrów. Albo, nie wiem, może... to jest zbyt ryzykowne. Pośpiesz się. Spróbuj. Inteligencja zwiększono. A nie, to jest chyba jaki właśnie dystans przebiliśmy, czyli 200 metrów. Byś w przyjacielskiej patrzeć się w kamerę z nimi? Nie wiem. Kap to jest chyba kamera. Nie wiem, ale spróbujmy. Inteligencja właśnie zwiększona. Zwiększyła nam się inteligencja. Przechodzimy po służb. Nie. Eliminacja. Ekspert w czarnym pasie. Można to przechodzić na spokojnie, po cichu. Jednak chociaż jak była duża szansa na zlikwidowanie ich, no to czemu by nie? Takim radykalnym dowódcą jestem sił tajnych. Nie? Sił specjalnych. Nie, mogłabyś to otworzyć? Pomocą loku? Zwiększona inteligencja, ale przybyła tylko 100 metrów. Przybyła 100 metrów, sorry, przybyła. Dobra, kolejna eliminacja. Bo mogą wyzwać posiłki, a to jest nam niepotrzebne. Mogłem też ich ogłuszyć. Uciec im. Idź dalej. Nie wiem, czy... Siła. Super. Tutaj też mamy zdrowie, które jest ważne. Jak zdrowie zejdzie do zera, no to Lipton. Neutralizuj. Rozumiem. Spróbuj. Alarm zszedł do zera. Ale misja... Mission complete. No i właśnie... Przez to, że zabiliśmy tam paru, że nie wiem, policjantów, żołnierzy, plus jeszcze ukradliśmy gościa, doktora, porwaliśmy doktora, relacje z Francją nam spadły do 47%, a Amerykana za to lubi, że mamy nowego tego.
nowego człowieczka. No super, super, po prostu super. Właśnie. Ktoś jest bez przypisania, a ty, dobra. A, bo zbyt duże ryzyko. What? Mogę zobaczyć twoją kartotekę? To jest chyba, że... Nie, nie, nie. Nie, to czemu ja muszę mieć pozwolenie? Czemu musisz dłuższą drogę wybierać? Dłuższą, okrężną drogę mieć, a ty jedź mi do... Rosy! Tiger do Rosy. Jedziesz. 20 kwietnia 2029. Super. Jacqueline Wexbear. Korporacja farmaceutyczna. Okej, okay, no problem. Joseph Daraza. Ten normalnie wygląda jak starczy, nie? Defense Robotic, czyli robotyka defensywna, okej. Okay. Obrona, nie wiem, coś takiego. To, ten kalendarz jest nam potrzebny po to, że gdyby nam jakieś, z nami się państwo zdenerwowało, na nas się jakieś państwo zdenerwowało, czy coś takiego, to w tym momencie musimy z nimi pogadać, uspokoić ich, albo i w ten sposób albo polepszymy, albo pogorszymy. Super, 4% wzrosło, świetnie. Profesor Westergaard Howe. Nie? Susan Harris. Rozumiem. Nie ma problemu. No to jak, wykonujesz tą tajną supermisję, czy Lipton? Lipton, dobra, ale porwiemy kogoś. Super, z Niemcami nam się relacja polepszyła. Teraz dla Rosji możemy wykonać zadanie. Super. Miliony ludzi tego słuchają i co my z tym zrobimy? To jest szansa dla naszych wrogów, albo dla nas? Nie wiem, nie wiem. To jest bardzo komplikujące. Super, o 5% populacja ludzka nas nie lubi. O, a było tak dobrze, a było tak świetnie. Dobra. Niemcy chcą wsparcia, proszę bardzo. A, ty jesteś bez przydziału, dobra. Igor Lavrov. Dyplomata. Kto jest jeszcze bez... A, ty jeszcze jesteś, dobra. Lokalne technologie, wybadaj mi, o co tu chodzi. Juhu, nową technologię mamy, aha! Porek, Penisiu. I czy to opublikujemy? Czy po prostu rząd to weźmie? Korporacja farmaceutyczna. A, dobra. Korporacja. Lighting. Projekt Lighting. Nie no, jasne. Robimy wszystko, żeby nam się tylko relacje polepszyły. Rozumiem. Wszystko dla zysku, drodzy widzowie. Wszystko dla zysku. Hehe. Wybaczcie, jeśli uderzyłem mikrofon. Super, 91%. Super, super, po prostu super. Rozumiem. Rozumiem twój punkt widzenia, okej. Łohuhu, ile państw nas teraz lubi, super. Stany, no w ogóle 100%. Jest super. O to nam chodziło. Dobra, ja sobie zatrzymam, bo zaraz stoper zadzwoni i nam tylko przeszkodzi.
Rozumiem. Dyrektorze, no czego znowu? Uhuhu, Chińczycy nas nienawidzą. Nienawidzą nas Chińczycy, uhuhu. Profesor Guto, no porwij go. Jeszcze jedno porwanie zrobimy i kończymy chyba, drodzy widzowie, bo to jest bez sensu. Nowy agent odblokowany. Juhu, super. Chan Ho jest teraz naszym agentem. Fajnie. No i o tym, co właśnie mówiłem. Teraz powinniśmy się móc dogadać? Nie. Jeszcze nie mamy. Identyfikuj. Dobra, i kolejna, ostatnia nasza akcja, drodzy widzowie. O, właśnie teraz będę mógł wam to pokazać. W Chinach mieliśmy właśnie drona szpiegowskiego Beijing, dokładnie. Więc teraz będziemy mogli go wykorzystać. To jest nasze wsparcie. Jest cały czas aktywny. Pozostań przy planie. Aha, super. Kika. Jak ten pasek zapełni się, no to tracimy agenta, tak? Okej. O, i kolejne osiągnięcie zrobiliśmy przy okazji. No i... uciekaj. Nie! Misklik! Misklik! Misklik, ja floruję. Mądry jestem. Boję się, co się teraz z nim stanie. Ale nowych agentów odblokowaliśmy przynajmniej. Super. Z tego się cieszę. Dobrze. Spróbuj kolejnego porwania. To jest głupie, ale dobre. To jest głupie, ale dobre. Spróbujemy. Identyfikuj. Znowu się udało. He. Czego, profesorku? Sieć słoneczna, no co? Projekt oczywiście. No, rozumiem, dobra. Identyfikuj. A ty co? Spróbuj mi go porwać! Ostatnim razem ci się nie udało, ale może teraz ci się uda. Misklik, no ludzie, no misklik po prostu, no ja na to poradzę. Rozpocznij, dobra. Więcej policji, no. No, policja, no. Nie wojsko, tylko policja. Weź ciężarówkę i... Dobra, wylecz się. Troszeczkę to nam dłużej droga zajmie, bo tylko 100 metrów teraz przebyłeś, ale dobra. Jesteś przynajmniej zdrowy. Kontakt z wrogami. Uciekaj. No, uciekłeś. Troszeczkę oberwałeś, ale niezbyt mocno. O, cholercia. Teraz wszyscy za nami latają. Szkoda. Jesteśmy w punkcie zainteresowania. A
Ale więcej metrów przebiegasz w ten sposób. Bardzo ryzykowne. Ryzykowne, bardzo. Jest, uciekłeś, nareszcie. Szkoda, że nie mogę zobaczyć. O, shit, do celu. Lipton, Lipton. W takim tempie to mi zdrowia nie zostanie. No właśnie. O, Matulu, złe decyzje. I właśnie agenta straciliśmy, super. Super, 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 super. Tu mamy cały nasz skład. Agentów, naukowców, dyplomatów. Prywatne grupy, które się z nami kontaktują. No i te to bardziej pancerne grupy. Okej, okej. Od 8 do 24 tur. 4 punkty na 15 mamy, super. Okej, dobra. Nie mam pytań. Spoko. Dobra, no to, drodzy widzowie, taki nieudaczny ta recenzja. Powiedzmy, nieudaczna. Ale może być, co nie? Może być. Więc tak, jeśli jesteście zainteresowani tym tytułem, jeśli chcecie, żebym zrobił z tego serię, to napiszcie w komentarzu, napiszcie, co o tej grze sądzicie. Mi się ta gra podoba. Fajnie w ogóle jest zrobiona. Fajny design w ogóle mapy, co nie? Mapy globalnej. Fajny, fajny klimacik. Tylko no, tak jak ja rozumiem coś piąte przez dziesiąte z angielskiego, tak, tak inne osoby może w ogóle nie rozumieją, inne rozumieją perfekcyjnie. Czyli przydałby się ten język polski, ale po angielsku też się da zrozumieć, o co chodzi. Tylko nadal nie wiem, o co chodzi z tym rankingiem. Ranking to jest chyba, kto przoduje w jakiej nauce? Chyba, nie wiem. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach. Hej, cześć i czołem, narka.